Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo jesiennie, co zresztą to dokładnie widać, proszę. Wciąż jeszcze te krzaki są wielobarwne, kolorowe, świadczy o tym, że właśnie ta jesień jest już taką porą roku bardzo, bardzo mocno dojrzała. Poza tym, kochani, witam też jeszcze wciąż listopadowo. Zobaczmy, mamy dzisiaj dopiero 21 dzień tego listopada, a więc wciąż jeszcze możemy zyskiwać odpust. Znają Państwo warunki, nawiedzić pobożny cmentarz, pomodlić się zgodnie z intencją Ojca Świętego i być w stanie łaski uświęcającej. I taki odpust można ofiarować za jedną osobę zmarłą. Poza tym też jesteśmy wciąż jeszcze w atmosferze zielonego karnawału, tak? Ten okres zwykły, który dobiega końca, w ten sposób nazywamy zielonym karnawałem. No i oczywiście jesteśmy też już w ostatnim tygodniu miesiąca listopada i w ostatnim tygodniu starego roku kościelnego 2020-2021. Ten nowy rok kościelny rozpoczniemy już dokładnie o dzisiaj za tydzień, będzie to 28 listopada, ale o tym w następnym programie. W każdym razie, proszę Państwa, ta dzisiejsza niedziela jest, owszem, jak na pewno wiemy i dokładnie obliczamy, muszę ściągę tutaj uruchomić, jest to 34 niedziela zwykła. Ostatnia niedziela tegoż starego roku, ale jest to niedziela, która ma też wymiar bardzo uroczysty. Przede wszystkim jest to niedziela Chrystusa, Króla Wszechświata. To właśnie dzisiaj oddajemy cześć Chrystusowi, Królowi Wszechświata. To dzisiaj wołamy do Niego: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Jest to oczywiście zawołanie ministranckie, ale niechaj dzisiaj, w tę niedzielę, w ten dzień, niech to zawołanie stanie się naszym zawołaniem jako ludzi wierzących Jemu i jako ludzi wierzących w Niego. Poza tym, kochani, do niedzieli Chrystusa Króla powrócę jeszcze za chwilę. Poza tym też pamiętajmy, że dzisiaj obchodzi swoje święto Akcja Katolicka. Wszystkim członkom Akcji Katolickiej, wszystkim, którzy należą do tego rodzaju wspólnoty, życzę, żeby to była naprawdę akcja, żebyście, kochani, byli cały czas w ruchu, bo akcja to nie jest stagnacja. To nie jest jakieś takie sobie siedzenie, czy leżenie, czy odpoczywanie. Jest akcja, czyli jest ruch. Niech to będzie właśnie taki ruch chrześcijański. Niech to będzie ruch, który ma kierunek we właściwym znaczeniu, we właściwym kierunku. Żebyście jako ludzie tego rodzaju wspólnoty, żebyście najpierw sami siebie formowali dobrze w duchu chrześcijańskim i żeby właśnie ta formacja też przekładała się na formację innych, na formację waszych rodzin, na formację waszego środowiska, żebyście właśnie poprzez takie formowanie kształtowali siebie w duchu chrześcijańskiej miłości, w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia, po prostu w duchu Ewangelii. Wszystkiego jeszcze raz, wszystkiego najlepszego dla wszystkich członków Akcji Katolickiej i z naszego miasta, i z naszej diecezji, i w ogóle. Poza tym też dzisiejsza niedziela, kochani, jest niedzielą, która jest poświęcona młodzieży. To właśnie dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Młodzieży. On jest przełożony z innej niedzieli, z innego czasu, dlatego też dzisiaj niech właśnie młodzież zechce w jaki sposób zmobilizować się, jak dzisiaj zechce dać świadectwo, że jest właśnie młodzieżą chrześcijańską, że jest młodzieżą katolicką, że jest młodzieżą, która dąży właśnie do tego godziwego celu, odpowiedzialnego celu, że jest młodzieżą, która szuka Chrystusa i która swoją wiedzę, poprzez swoją wiedzę pogłębia wiarę w Niego i pogłębia wiarę Jemu. Wszystkiego jeszcze raz, wszystkiego najlepszego dla młodzieży. Niechaj będzie właśnie to z waszej strony piękne świadectwo ludzi młodych, którzy jak wszyscy wam mówią, jak mówił to papież święty Jan Paweł II, jesteście przyszłością narodu, żeby właśnie ta przyszłość narodu, naszego narodu, każdego narodu, żeby właśnie przyszłością, która niech będzie reżyserowana przez was, przez wasze godne, odpowiedzialne życie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Poza tym też jeszcze dzisiejsza niedziela ma jeszcze jeden akcent, a mianowicie, proszę państwa, jest to dzień KSM-u, jest to święto KSM-u, czyli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Wiemy o tym, że przy każdej parafii istnieją właśnie takie grupy młodzieżowe, to są nastolatki, to są właśnie młode dziewczęta, młodzi chłopcy od 16 roku życia do 30 roku życia i właśnie mają różnego rodzaju takie spotkania, gdzie, że tak powiem, siebie dokształcają w sensie chrześcijańskim, gdzie pogłębiają swoją wiedzę o Chrystusie i poprzez to pogłębianie tej wiedzy stają się ludźmi
którzy przygotowują się do odpowiedniego życia, jako życia w chrześcijaństwie, jako życia w Kościele, jako życia także dla Kościoła. To tyle, jeżeli chodzi o to tę dzisiejszą niedzielę, która, jak widzimy, jak słyszymy, ma bardzo, bardzo wiele bardzo ważnych przesłań. No, wracamy teraz do dzisiejszej głównej, że tak powiem, niedzieli, głównego przesłania. Jak wiem, jest to niedziela Chrystusa, Króla Wszechświata. Zauważmy, nie jest to niedziela Króla Świata, czy Króla jakiejś tam części świata, czy Króla jakiegoś kontynentu, czy kilku kontynentów, ale Chrystus, Król Wszechświata, to właśnie dzisiaj oddajemy Jemu cześć, to dzisiaj, jeszcze raz podkreślam, wołamy do Niego, żeby On królował w naszym życiu, żeby to Jego Królestwo było królestwem nie z tego świata, ale żeby to było Królestwo miłości, Królestwo prawdy, Królestwo sprawiedliwości. Gdy będziemy, bo też gdy byliśmy w Kościele, to kochani usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Piłat powiedział do Jezusa, czy Ty jesteś królem żydowskim? Przepraszam, wiaterek troszeczkę dokucza. Jezus odpowiedział, czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł, czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie, coś uczynił. Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, a więc jesteś królem? Odpowiedział, tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Kochani drodzy telewidzowie, jak słyszeliśmy, właśnie ten dialog jest dialogiem między Piłatem a Jezusem i z tego dialogu wynika, w tym dialogu jest, zdaje, taką bardzo ważną odpowiedź na temat Jego Królestwa, że Jego Królestwo nie jest królestwem z tego świata, jak wiemy, jak wierzymy, jak słyszymy od samego Chrystusa, o czym przed chwilą mówiłem, że jest to Królestwo Prawdy, Królestwo Miłości, Królestwo Sprawiedliwości. Módlmy się, kochani, o to, by Chrystus, Król Wszechświata, był także naszym Królem, Królem naszego życia jako kapłanów, waszego życia jako osób świeckich, waszego życia jako małżonków, jako młodzieży, jako po prostu ludzi, którzy wierzą w Niego i którzy wierzą Jemu. Módlmy się, żeby to Jego królowanie było królowaniem, owszem, już tutaj na ziemi, ale wtedy, gdy przekroczymy próg śmierci, żebyśmy właśnie wtedy spotkali się, po przekroczeniu tego progu śmierci, spotkali się z Nim właśnie w tym Królestwie, Królestwie Niebieskim. Czego sobie, kochani, wzajemnie życzmy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który zakończy prawie już miesiąc, listopad, i który zakończy, jak powiedziałem, Zielony Karnawał, i który wprowadzi nas w nowy okres liturgiczny. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Dzięki, szczęść Boże.